Idziemy z kolejną rybą. Ciągniemy ją do góry. Obstawiamy, że to będzie czarniak. A jednak dorszyk. Nie, dorsz. Jednak nie. Kolejny dorsz. Chociaż przed chwilą mieliśmy ładnego czerniaka, ale nie nagraliśmy. Bo czasami wędkarze są leniwi. By były cztery ręce na wędkarza, to by można nagrywać. Ręce, no. No niefortunnie, niefortunnie mi to wyszło. Ale spróbujemy, jak się nie rzucisz teraz, kolego. No. Idziemy do góry z dorszem. Paweł aż kipi od emocji. Tak. Aż mnie trzęsie. Płynęliśmy na górkę, zarzucenie, drugie zarzucenie. Pierwsze. Nie, w sumie drugie branie, bo za pierwszym zarzucenie też było. No tak. Ciągniemy dorsza. Zapadł. Zapadł. Pięknie. Na gumeczkę, relaksa. To co najbardziej lubimy. No, już się odhaczył, super. Łapiemy następnego. No, nawet przyjemnie, co? Myślę, że z langami nie byłoby tak dynamicznie jak teraz. Na langę zarzucasz i czekasz, co nie? Pogoda jest wyśmienita, ale no co? No. Szkoda też straci, bo fajna miejscówka. Jednak ryby są. Można ładną seję trawić, ale żona pilkera nie chciała brać. Na pewno jest jakaś większa sztuka tam. O, 52 metry i one są na dnie, to czyli idealnie. Ja zaraz będę ją na dnie. Przywieszkę byś miał, to byś kilka sztuk na raz złapał. Jak ci się chce, zobacz. I teraz ciągniemy na górę. Z opadem. I siedzi. Specjalista Mateusz. Od łapania ryb Strondheim Fjord.
Lepszego nie znajdziecie, nie Paweł? No, naprawdę. I to jest zabawa. Lekki sprzęt, duża ryba. 50 metrów głębokości. Ale nie wiem, co to może być. Czy to jest dorsz? Czy to jest sej? Czy to może być coś innego? Jest pogoda piękna. No kurczę, jest tak fajnie dzisiaj. Że współczuję Pawłowi, że musi o 4 godzinie jechać. Poopalałbym się dłużej. Idzie rybka. Będzie dorsz. Bo się tylko kręci dookoła, nie walczy. Wiesz, jak odróżnić, no, wiesz, jak odróżnić dorsza ze skrei, a normalnego dorsza? Nie. Tym, że dorsz ze skrei nie ma plam takich, nie ma kropek, jest czysty. Bo one są młode, nie? Jakbyś złapał takiego dorsza, bez plam, to możesz być pewny, że skrei jest blisko. Zobacz, ja już jestem na dnie. Schodzę. Troszeczkę wyżej podejdę. Nie czuję uderzeń. Jest. Żółta guma. Chyba mam, jak chcesz. Ja mam. To musi być guma pogryziona przez dorsze z chitry. Dlatego biorę, bo są te zadrosne, wiesz? Nie będzie duży. Ale i tak jest świetna zabawa. I też będzie dorsz. No jakbym takiego konia złapał, to bym się ucieszył. A z takiego dorszyka. Trochę wyżej pojadę. Ja właśnie byłem wyżej, ja teraz jechałem do dna. Oj, oj, oj. Tutaj już nie mamy dorsza. Tu już nie jest dorsz. Takie odejście. I to nie było na dnie. Chociaż. Nie, to nie dorsz. I ta granie, kowrotka, to jest to. No teraz nie walczy już. Teraz idzie jak dorsz, ale to będzie... No proszę, proszę, mam i langę! No, 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 co tutaj mamy? I jaką piękną rybkę ta langa tutaj sobie zjadła wcześniej. Bo jeszcze tylko ości zostały. Jaką ty sobie rybę zamawiasz? No może bez langę. Langę?
Lubisz langę, co? Smaczna. Langa jest smaczna. To będzie sej. Na to liczyłem, że weźmie z tego z toni. Jak ja to lubię te ryby. Dlatego tak powoli ciągłem. Chodź tutaj do mnie. To jest twój metraż. Zobaczcie, jak ona wyciąga plecionkę. Ładnie walczy. To jest piękna ryba. Wie co zrobić z kijem. Piękno, sejf. Chodź. Nie bój się. O, już się odczepiła, dobra. Chciałem zdjęcie z nią, no. O, było branie. Przy opadzie. W toni. To tylko sobie mogło być. Może za... Właśnie! Za wolno kręcę! Troszeczkę przyspieszyłem, wiesz? Od razu atak. Ty, to jest mała sztuka. Chyba. Ale to też nie jest dorsz na pewno. Ładnie wali. Czy to nie jest przypadkiem coś innego? Nie, też se. Telefonu też, nie? Nie, to teraz trochę za mało jest. Chyba ta pierwsza była największa, co? No, ładna ryba. Wchodziła na dół, wiesz? Pięknie. Będzie sej. Nie duża. Poczekaj, budzi się. Sejka, co? Czy dorsz? Sejka. No, sej. No, widzisz, one się budzą, co? One nie są takie, że one od razu ci ciągnie do dołu. Do dna pociągnąłem 2 metry, opadło, znowu pociągnąłem, opadało i no i tak właśnie trzeba łapać. No to gratuluję. Dziękuję. Będzie fota. Wiesz, one dopiero teraz się pojawiły, ale już ich nie ma. To było taki jakiś patrol, wiesz? Do. Tak? O proszę, ale ładny. No to waleczny też. Trzeba mu przyznać. Ładny dorsz. 2-3 kilo, co? No. Ja ci to trochę ogarnę. O, było w tym zaczepie. O, dookoła, co? No.
No, i super. Juj. Gratulacje. Piękny dorsz. Dziękuję. Ja już widziałem, jak ta wędka pęka, kurde. Siedzą na samym dnie te ryby. Na samym dnie siedzą dokładnie. A żaby mięso nie są? Bo jest zły. O, teraz masz zaczep. Idzie klocek. Dorsz. Ty zawsze to. Oj, klocek, taki mówisz. Tak jeszcze ryby nie zahaczyła. To miałem uderzenie. O! Coś tam mam. Coś bardzo małego. Albo za bok? Nie. Aha.